Sony Bravia 9 to premiera, która wzbudziła chyba najwięcej kontrowersji w ostatnim czasie. Na rzecz tego modelu Sony porzuciło plany na nowy telewizor QD OLED i skupiło się na rozwoju technologii mini LED. Podczas targów CES w Las Vegas zaprezentowano imponujące prototypy, a zewsząd płynęły głosy, że jest to przełom i że szykuje się pogromca technologii OLED. Od razu powiem Wam, że tak zdecydowanie nie jest, ale w dzisiejszym teście zestawimy ten telewizor bezpośrednio z jednym z najlepszych OLEDów i sami będziecie mogli wyciągnąć własne wnioski. Bez wahania powiem jednak, że jest to najlepszy telewizor mini LED w tym roku i jeden z najlepszych, jakie kiedykolwiek powstały. Być może słyszeliście już to od marketingowców z innych portali, jednak w dzisiejszym odcinku będziecie mogli wyrobić sobie własne zdanie. Zrobimy bezpośrednią konfrontację tytułowego telewizora z innymi, bardzo mocnymi konkurentami w postaci Samsunga QN900D, TCL C855 oraz LG OLED G4. Będą także pomiary, które pokażą czarno na białym mocne i słabe strony Bravii 9. Jeśli jesteś tutaj, drogi widzu, po raz pierwszy, to miło mi Cię powitać na kanale Wybierz TV, gdzie przeprowadzamy najbardziej szczegółowe i przede wszystkim niesponsorowane testy, abyś mógł dokonać najlepszego wyboru. Zachęcam do zostawienia suba i korzystania z linków do zakupu ze sprawdzonych źródeł, które są w opisie. A teraz przejdźmy do testu. Bravia 9 to telewizor, do którego pasuje hasło japoński design. Wszystko jest tu raczej minimalistyczne i gdy spojrzymy bliżej, to dostrzeżemy, że wykonane jest z bardzo wysokiej jakości materiałów. Ramki wokół matrycy są oczywiście na tyle smukłe, że ciężko rozpoznać w pierwszej chwili, z jakim telewizorem mamy do czynienia. Zdradza to jedynie niewielki logotyp w lewym dolnym rogu ekranu. Charakterystyczną cechą są za to nóżki, które możemy zamontować wąsko lub szeroko, w zależności od tego, gdzie chcemy umiejscowić ekran, a także nisko lub wysoko. W tym pierwszym wariancie telewizor przylega do mebla dosłownie na grubość papieru, zaś w drugim pozwala zmieścić pod sobą firmowy soundbar i taki komplet wygląda, jakby tworzył jedną całość. Warto nadmienić, że wszystko wykonane jest ze szczotkowanego aluminium, co jest synonimem naprawdę wysokiej jakości wykonania. W zestawie są dwa piloty. Główny nie zmienił jakoś swojego designu wyraźnie na przestrzeni ostatnich lat, z jednym wyjątkiem. Teraz ma nakropienia w kolorze zielonym. Jest to nawiązanie do polityki recyklingu plastiku, którą stosuje firma Sony. Mamy więc tutaj ciekawe połączenie wysokiej klasy materiałów konstrukcji telewizora i ekologicznego pilota. Kontroler łączy się z telewizorem radiowo, więc nie ma potrzeby celowania w ekran, aby go obsługiwać. Dosyć unikatową cechą pilota jest też fakt, że jest on podświetlany. W zestawie jest też drugi, bardziej klasyczny kontroler tej firmy. Prawdę mówiąc, nie wiem po co. Może dla starszych użytkowników, którzy nie mogą odpuścić braku klawiszy numerycznych. Bravia 9 jest high-endowym modelem i w związku z tym producent skupił się tylko na dużych przekątnych. My do testu zakupiliśmy wariant 75-calowy, co było najmniejszym dostępnym na ten czas rozmiarem. Istnieje wersja 65-calowa, jednak wejdzie ona do sprzedaży z opóźnieniem. Stawkę zamyka zaś 85-calowy ekran. To moim zdaniem trochę niefortunna decyzja. Z jednej strony brakuje małych przekątnych, takich jak 55 cali, które nadal miałyby wzięcie, a z drugiej nie ma też naprawdę dużych telewizorów. Osoby, które mają przestronny salon i dysponują wysokim budżetem, raczej nie zadowolą się 85-calowym ekranem, zważywszy na to, że konkurencja ma już w ofercie ekrany o rozmiarze 98, 100, a nawet 115 cali. Dobierając telewizory, z którymi będę mógł skonfrontować najnowszą Bravię, miałem duży dylemat w przypadku TCL-a. Firma ta ma w swojej ofercie modele C955 i X955, które są znacznie adekwatniejsze, ale z uwagi na zupełnie różne rozmiary stwierdziłem, że nie są one dla siebie bezpośrednimi konkurentami. Myślę jednak, że porównanie z C855 będzie jeszcze bardziej ciekawe, bo da odpowiedź na to, co stracimy, wybierając ponad dwukrotnie tańszy telewizor. Testy zaczynamy od oceny jasności matrycy. Bravia 9 to telewizor, który świetnie sprawdzi się nawet w najbardziej skrajnych warunkach oświetleniowych. Prawdę mówiąc, nawet gdybyśmy postawili ekran na zewnątrz domu, to i tak byłby on czytelny. Matryca potrafi wykrzesać z siebie monstrualne 2800 nitów w trybie SDR, czyli przy normalnej telewizji czy streamingu. To czyni Bravia 9 najjaśniejszym telewizorem do codziennych seansów, jaki do tej pory testowaliśmy. Nawet jeśli znalazłaby się na rynku jaśniejsza matryca, a niewykluczone, że taka jest w TCL X955, to i tak pozostanie to bez większego znaczenia. Wyższe poziomy jasności prawdopodobnie pozostaną niewykorzystanym potencjałem, bo i tak trzeba będzie przyciemnić telewizor, aby był komfortowy do oglądania. Podkreślam jeszcze raz, że mówimy tu o jasności w trybie SDR, a nie HDR. W tej kategorii telewizor zdobył ocenę 9,5 na 10 w naszej sekwencji testowej, a maksymalny wynik odebrało mu jedynie zjawisko występujące na ekranie, gdy odbija się nim światło. Jak widzicie, pomimo że matryca zachowuje bardzo dobrą czerń,
to odbicia mają tendencję do rozlewania się w poziomie i taka smuga światła jest widoczna nawet na włączonym telewizorze. Pod tym konkretnie względem są ekrany radzące sobie znacznie lepiej z bezpośrednimi odbiciami, jak widać teraz w porównaniu. Jednak nic nie dzieje się bez przyczyny. W przypadku Bravi 9 jest to efekt zastosowania powłoki poszerzającej kąt widzenia, która sprawuje swoją rolę bardzo dobrze. Pomimo zastosowania matrycy VA nie ma charakterystycznego rozjaśniania cieni, nawet przy minimalnym zejściu z osi ekranu, ani wyraźnego spadku nasycenia. Moim zdaniem to słuszny kompromis. W porównaniu, które widzicie teraz na ekranie, łatwo dostrzec, że jakość obrazu potrafi bardzo gwałtownie spaść, nawet przy niewielkim zejściu ze środka na TCL C855, który takiej powłoki nie posiada. Jest to dokuczliwe nawet przy oglądaniu na wprost przy bardzo dużej przekątnej. Można by to pewnie uzasadnić ceną telewizora, ale jest pewien problem. Nawet 115-calowy X955, który kosztuje 100 tysięcy złotych, ma równie podłe kąty widzenia. Brawa dla Sony, który podobnie jak Samsung dba o ten aspekt. Pomówmy teraz o efektach w trybie HDR, czyli o kategorii, w której telewizory ujawniają naprawdę duże różnice. Przy akademickim podejściu, polegającym na mierzeniu białej planszy na środku ekranu, telewizor potrafi wykrzesać z siebie nawet 3200 nitów. Oczywiście w trybie poddanym profesjonalnej kalibracji, ponieważ nasze porównania zawsze robimy w ustawieniach użytkowych, a nie tych najbardziej rozstrojonych, gdzie jasność może być wyższa, ale wszystko inne będzie beznadziejne. To bardzo wysoki wynik, choć nie rekordowy. Siła Bravi 9 jest jednak gdzie indziej. Jeśli przeprowadzimy nasz autorski test, złożony z prawdziwych scen filmowych, to zobaczymy, że w każdej ze scen jasność oscylować będzie w okolicach 2000 nitów. Nie znam innego minileda w tym roku, który byłby nawet blisko wyświetlenia tak dobrego efektu w mieszanych scenach. Spójrzcie na to. Flagowy Samsung 4K, 6,5 razy mniejsza jasność w tej scenie z filmu Sicario. Flagowy model 8K, 4 razy mniejsza. Podobnie sprawa wygląda w przypadku miniledów TCL-a i Hisense'a. Co więcej, nawet najlepsze telewizory QD OLED i OLED MLA, które idealnie radzą sobie z mieszanymi scenami, przegrywają z Sony Bravia 9, a w jasnych kadrach to odstają już całkiem mocno. Zobaczmy teraz, jak wygląda to w praktyce. Wszystkie sceny porównawcze, które widzicie na ekranie, zostały nagrane przy tych samych ustawieniach kamery i obrobione w dokładnie ten sam sposób, aby realnie pokazać różnicę w jakości telewizorów. W filmach, które prezentują naprawdę wysokie efekty, np. The Meg, widzimy, że Bravia jest znacznie jaśniejsza zarówno od Samsunga QN900D, jak i od OLEDa G4. Szczególnie widać to w tej scenie. I teraz najważniejsze pytanie. Czy jest to duża różnica? Tak. Choć na tym filmie może się tak nie wydawać, to pamiętajcie, że nagrywamy treść HDR na telewizorze, a wyświetlamy ją na monitorze komputerowym w zwykłym formacie, co siłą rzeczy zaciera różnicę między telewizorami. Innymi słowy, to co widzicie na ekranie jest znacznie bardziej wyraźne w naturze. W scenie z filmu Billie Lynn różnica między telewizorami jest akurat nieznaczna. Warto jednak pamiętać, że te wybuchy fajerwerków są masterowane do 1100 nitów i wszystkie cztery telewizory sobie po prostu z tym radzą. Z tego też płynie ciekawa puenta. Większość scen filmowych na co dzień będzie prezentowała rewelacyjne efekty nawet na dużo tańszym telewizorze, bo po prostu mieści się w zakresie jego możliwości. Gdy jednak wrzucimy na ekran świetnie zrealizowany film, na przykład Batman vs. Superman, to w niektórych scenach różnica będzie bardzo, bardzo duża. Chociażby tu pod wodą. Światło słoneczne ma nie tylko największą intensywność, ale też największą ilość detali na Sony Bravia 9. Ciekawym kadrem do testów jest też ta scena walki. Jeśli puścimy ją w zwolnionym tempie, to zobaczymy, że wybuchy, które rozciągają się na większą część ekranu, ukazują dużą różnicę pomiędzy telewizorami. W tym przypadku OLED, czy to od LG, czy Samsunga, nie jest w stanie utrzymać tak wysokiej jasności i efekt jest wyraźnie słabszy. Nie radzi sobie z tym też Samsung QN900D z matrycą 8K, która przepuszcza znacznie mniej światła ze względu na dużo większe zagęszczenie pikseli. Zaskakująco dobrze wygląda jednak TCL C855. Tu światło nie jest wcale słabsze, jedynie posiada mniej detali. To zaś wynika ze świetnego algorytmu dynamicznego mapowania tonów w Bravia 9, czego nie potrafi żaden inny producent. Myślę, że na tym możemy zamknąć rozdział o HDR-ze. Jak widzicie, Bravia jest bez dwóch zdań liderem i w rozmiarze od 65 do 85 cali nie znajdziemy lepszego pod tym względem telewizora. Przejdźmy teraz płynnie do tematu odwzorowania barw. Telewizor generuje obraz za pomocą podświetlenia mini-LED pokrytego warstwą kwantowych kropek, co potwierdza pomiar naszym laboratoryjnym spektroradiometrem. Pokrycie szerokiej palety barw może nie jest tak imponujące jak w matrycach QD OLED, jednak całkowicie wystarczające. W tym porównaniu widzimy, że kolory są bogatsze niż na matrycy WRGB OLED, ponieważ Bravia 9 wykorzystuje 3 subpiksele bez dodatku białego koloru, który podbija jasność, ale zmniejsza soczystość barw. Oczywiście mile widziane byłoby jeszcze większe pokrycie palety BT2020, ale nie znam ani jednej sceny z filmu, w którym robiłoby to wyraźną różnicę dla widza. Znacznie ważniejsze jest to, jak ekran radzi sobie z bardziej typowymi scenami i kolorami. Czy są one oddawane naturalnie, czy mają też jakieś przekłamania. Tutaj trzeba najpierw porozmawiać o trybach obrazu.
Każdy telewizor, także Sony Bravia 9, uruchamia się domyślnie w trybie, który nie ma nic wspólnego z poprawnym kolorem. Odcienie skóry są sine, a barwy chłodne, zdominowane przez kolor niebieski. Oczywiście większość tych bolączek ustępuje, gdy wybierzemy sensowny tryb obrazu, np. kinowy lub IMAX. W pierwszej chwili może wydawać się, że obraz stał się pożółkły i mniej nasycony, ale gdy damy sobie kilka dni na przyzwyczajenie się do takiego obrazu, to uświadomimy sobie, że jest on znacznie naturalniejszy i przyjemniejszy do oglądania. Teraz przeanalizujemy dokładniej sprawność trybu IMAX. Okazuje się, że nie jest on bez wad, pomimo że mamy do czynienia z najlepszym japońskim telewizorem. Dla mnie nie jest to żadne zaskoczenie. Regularnie kalibruję ekrany profesjonalne, które kosztują nawet 10 razy więcej niż ten telewizor, o czym swoją drogą znajdziecie odcinek na tym kanale i jestem świadom, że żaden ekran konsumencki nie jest idealnie skalibrowany fabrycznie. Co więcej, sprawność różni się pomiędzy poszczególnymi egzemplarzami. W przypadku tego, którego nabyliśmy, obraz miał nieco zielonkawy balans bieli, co powodowało taki lekko zgniły i ziemisty odcień skóry. Dodatkowo miał zbyt mocno przyciemnione detale w czerni. Na szczęście producent zaimplementował bardzo szerokie możliwości kalibracji telewizora, podczas której można aktywować dwa dodatkowe tryby obrazu, niedostępne fabrycznie. Po przeprowadzeniu takiego procesu odpowiednimi urządzeniami, można śmiało powiedzieć, że uzyskaliśmy referencyjne barwy. Jak widzicie teraz w pomiarach, praktycznie nie ma tu żadnych przekłamań kolorystycznych. Obraz wygląda tak, jak zaprojektował go reżyser filmu. Efekty prac zobaczymy też, gdy porównamy Bravię do OLED-a, skalibrowanego do standardów studyjnych. Jak widzimy, obraz ma tutaj idealny ton. Sceny są kontrastowe, kolory skóry są naturalne i dosłownie niczego nie brakuje. Gdybym miał być przesadnie dokładny, to mógłbym jedynie wspomnieć takie nieznaczne rozjaśnienie obrazu względem pierwowzoru, które da się wychwycić patrząc na porównanie tych dwóch ekranów. Dla użytkownika domowego nie ma to jednak żadnego znaczenia. Stąd też bardzo wysoka ocena 9,3 po kalibracji, która jest wyższa niż dla Samsunga QN900D i znacznie wyższa niż dla TCL-a C855, który ma tendencję do sztucznego rozjaśniania i podbijania obrazu. W tej kategorii japoński producent po raz kolejny pokazuje klasę. Przejdźmy teraz do jednego z najważniejszych zagadnień przy ocenie jakości obrazu na telewizorze, mianowicie do kontrastu i czerni. Podczas premiery na targach CES w Las Vegas producent chwalił się bardzo złożonym podświetleniem MiLED i świetnym algorytmem, który ma oferować znacznie głębszą czerń niż u konkurencji. Oczywiście w tym przypadku OLED zawsze będzie niedościgniony, ponieważ każdy jego piksel może całkowicie się wygasić, jednak ciekawa będzie konfrontacja z innymi mini-LEDami. Najpierw ocenimy widoczność detali, bo przecież jeśli będziemy mieli głęboką czerń, w której nic nie będzie widać, to żadna z tego pociecha. W scenie z filmu Gravity widzimy, że ilość gwiazd na ciemnym niebie zbliżona jest do referencyjnego pod tym względem telewizora OLED. Same gwiazdy są ciemniejsze, ale nie tak znacznie. Widać tu znaczną przewagę nad konkurencyjnym QN900D i TCL C855. Na Samsungu jest znacznie mniej gwiazd, szczególnie na brzegach ekranu. TCL zaś prezentuje się na pierwszy rzut oka nie najgorzej, ale gdy przyjrzymy się dokładniej, to zobaczymy, że obraz jest przytłumiony i niejako spłaszczony. Na przykład w tym momencie widzimy, że Bravia 9 bardzo wyraźnie separuje światło na skafandrze, podobnie jak OLED. Na TCL-u zaś wszystko ma podobną jasność i się ze sobą bardziej zlewa. W innej scenie, konkretnie z filmu Pan, widzimy także, że Bravia wychodzi obronną ręką. QN900D, choć radzi sobie nieźle, to wygląda gorzej. W TCL-u zaś widać wyraźne działanie stref i prześwietlenia wokół jasnych obiektów, zwane bloomingiem. A teraz trudna scena z filmu Sicario, gdzie w ciemności widzimy kokpit helikoptera. Tutaj Bravia prezentuje zdecydowanie najmniej negatywnych efektów, których jest pełno na dwóch konkurencyjnych telewizorach. Na Samsungu widać wyraźnie działanie stref, przez co mamy takie rozjaśnione kwadraty wokół jasnych elementów obrazu, zaś na TCL-u widać efekt podobny do tego z filmu Pan. Wszystko jest niejako skompresowane i przygaszone. Na deser zostawiłem najtrudniejszą scenę syntetyczną, w której pojawiają się gwiazdy na tle idealnie czarnego nieba. To tutaj najbardziej docenimy kunszt Bravii 9. Jakie płyną z tego wnioski? Pomimo, że OLED pozostaje oczywiście niedościgniony w większości scen, to mini LED Sony depcze mu po piętach i znacząco wyprzedza konkurentów. Jest jednak pewien scenariusz, w którym radzi sobie nieco gorzej. Chodzi o filmy w kinowym formacie, gdzie napisy pojawiają się na czarnych pasach. Jak widzicie, to działanie stref jest widoczne na każdym telewizorze, natomiast paradoksalnie najkorzystniej prezentuje się najtańszy z całej stawki TCL. Gdy jednak przyjrzymy się dokładnie, to zobaczymy tą samą kompresję jasności co wcześniej, przez co twarz aktora jest tak jakby spłaszczona i pozbawiona kontrastu. W Samsungu zaś giną detale w czerni, co widać w lewym rogu ekranu. Bravia 9 pozbawiona jest tego typu niedoskonałości, jednak ma też dużo bloomingu wokół napisów. Podsumowując temat kontrastu i czerni. Król jest tylko jeden i jest nim OLED. Bravia 9 jest jednak do niego bardzo zbliżona,
i w większości scen nie ustępuje wyraźnie. Nie drażni też negatywnymi efektami technologii mini LED, które mają konkurenci. Dla widzów żądnych liczb prezentujemy teraz wyniki w kategorii czerni i kontrastu, bazujące na naszych pomiarach kolorymetrycznych. Wartości nie są może spektakularne w przypadku Bravi 9, jednak praca algorytmu lokalnego wygaszania jest na najwyższym poziomie, jak sami mieliśmy okazję się przekonać. Poza kolorami, kontrastem i jasnością, innym ważnym zagadnieniem jest także płynność przejść tonalnych. Każdy widz zauważy bowiem, jeśli kolory będą odcinały się warstwami, zamiast tworzyć jednolity gradient. Tutaj niestety Bravia 9 wypada dyskusyjnie. Na materiałach wysokiej jakości dało się zauważyć problemy w tej materii. O ile wszystkie jasne sceny są krystalicznie czyste, tak w okolicach czerni widać rozwarstwienia kolorów zwane posteryzacją tudzież bandingiem. Gorzej jest tylko na OLEDzie, który generalnie ma problem w tym temacie od zawsze, natomiast dwa konkurencyjne mini LEDy wypadają lepiej. Nie jest to raczej problem tak duży, że będzie nam doskwierał przy każdym seansie, aczkolwiek na pewno możemy się na niego natknąć przy zwykłym oglądaniu. Z tej przyczyny telewizor dostał ocenę 7.1 w tej kategorii. Świetnie natomiast telewizor radzi sobie podczas wyświetlania materiałów niskiej jakości. Gdy wyłączymy nieskazitelne źródła, takie jak platformy streamingowe czy płyty Ultra HD Blu-ray i zaczniemy oglądać coś bardziej przyziemnego, jak telewizję czy YouTube, to towarzyszyć nam zacznie posteryzacja wywołana nie jakością matrycy, a jakością materiału źródłowego. Jak widzicie w tej scenie, przejścia tonalne są wyraźnie od siebie odcięte ze względu na nadmierną kompresję. Na szczęście producent zaimplementował bardzo skuteczną funkcję o nazwie łagodna gradacja, która jest w stanie zniwelować ten negatywny efekt, nie rozmywając przy tym obrazu. Ponadto telewizor Sony cechuje się bardzo dobrym skalowaniem niskich rozdzielczości. Nie ma tu ani nadmiaru sztucznych konturów, ani wyraźnego zmiękczenia szczegółów. Można więc śmiało powiedzieć, że testowany telewizor wyróżnia się na tle konkurencji i nawet wybierając dużą przekątną, nie powinniśmy narzekać na wygląd treści gorszej jakości. W tej kategorii mamy wysoką ocenę 9.2. Ocenimy teraz, jak telewizor radzi sobie z dynamicznym ruchem. To kategoria, która powinna zainteresować przede wszystkim miłośników sportu, oraz oczywiście graczy. W Bravia 9 zaimplementowano system Motion Flow, za pomocą którego możemy ustawić niezależnie stopień upłynnienia w filmach. Bez względu na to, czy preferowany jest lekko skaczący obraz, charakterystyczny dla kina, czy też maksymalne upłynnienie zwane efektem teatralnym. W przypadku dynamicznej treści sportowej, to co chwali się w telewizorze, to mała ilość artefaktów, takich jak przycinanie się czy ginięcie piłki, podczas gdy przelatuje ona nad trybunami. W tej kategorii także przygotowaliśmy wymagający test. W tej chwili oglądamy w zwolnionym tempie scenę w teledysku, gdzie śmiało można powiedzieć, że dużo się dzieje. Gdy przeanalizujemy ilość artefaktów z włączonym upłynniaczem, to moim zdaniem na podium znów staje Sony. Jeśli chodzi o wyrazistość obiektów w ruchu, to jest ona typowa dla telewizora ze 120 Hz matrycą. Na plus jest fakt, że matryca nie posiada długiego czasu reakcji, a więc za obiektem testowym nie ciągnie się wyraźna smuga, ani nie powstają inne negatywne zjawiska. Pewnym asem w rękawie producenta jest działanie tzw. technologii BFI. Polega ona na wyłączaniu podświetlenia ekranu w momencie, gdy matryca się odświeża, aby jeszcze bardziej zwiększyć wyrazistość ruchów. Nie jest to niczym wyjątkowym w świecie telewizorów, jednak u większości producentów funkcji nie da się używać na stałe, ponieważ albo blokuje upłynniacz, albo powoduje wyraźne migotanie obrazu. W najlepszym przypadku nie dzieje się żadna z wymienionych rzeczy, ale następuje spadek jasności i technologia nie idzie wtedy w parze z formatem HDR. W związku z tym pozostaje przeważnie ciekawostką, z której nikt nie skorzysta. Sony jednak udało się pozbyć wszystkich wad. Nie ma ani migotania, ani blokady upłynniacza, ani spadku jasności, co sugeruje, że diody mini LED posiadają pewien zapas mocy do tego celu. Dzięki temu można uzyskać wyraźniejszy obraz w ruchu niż na innych telewizorach bez żadnych kompromisów. Pozostaje pole do dyskusji, czy jest to lepsza sprawność niż w telewizorach OLED, które mają znacznie lepszy czas reakcji pikseli i dzięki temu z natury mniej smużą. Tak wygląda bardzo szybko przesuwający się obiekt na jednym i drugim telewizorze. I owszem, gdy obiekt porusza się na ciemnym tle, to na mini LEDzie Sony pozostaje nieco większa smuga niż na OLEDzie. Na jasnych tłach jest jednak wyraźniej. Ja w związku z tym wystawiłem taką samą ocenę dla Bravia 9, co dla OLEDa, czego nie osiągnął żaden inny telewizor LCD w tym roku. Dla miłośników rozrywki na konsoli mam także prawie same dobre wieści. Najważniejszym kryterium, jakim jest input lag, czyli opóźnienie obrazu, telewizor zdobył ocenę 9,7. W najgorszym razie przy 60 Hz sygnale opóźnienie wynosi 20 ms, co może nie jest tak rekordowo niskie jak u konkurencji, ale wszystko poniżej 30 ms mieści się w kategorii placebo i nie powinniśmy czuć absolutnie żadnego wpływu. Warto też dodać, że po przejściu na sygnał 120 Hz opóźnienie maleje dwukrotnie, bez względu na to, czy gramy w formacie SDR, HDR10 czy Dolby Vision. Telewizor wspiera oczywiście wszystkie te formaty HDR dla gier, a także inne funkcje, których może oczekiwać ta grupa odbiorców. Mamy automatyczny tryb niskiego opóźnienia, więc telewizor sam przejdzie w tryb gra po wykryciu konsoli.
Mamy także funkcję HGIG, dzięki której obraz HDR uzyskuje najlepszy wygląd. Sony zaimplementowało także w tym roku Game Bar, z którego możemy wygodnie zmieniać parametry. Działa także zmienna częstotliwość odświeżania obrazu, czyli VRR. Co ważne, w nowych modelach jak Bravia 9 da się skonfigurować wejścia HDMI tak, aby wszystkie funkcje były dostępne naraz. W poprzednich modelach Sony trzeba było się przełączać pomiędzy wsparciem dla VRR a Dolby Vision, co było bardzo niewygodne w użytku codziennym. Tym zdaniem zamykamy temat jakości obrazu i porozmawiajmy teraz o funkcjach telewizora. Bravia 9 wykorzystuje system Google TV. Jest to dobrze znane oprogramowanie z intuicyjnym interfejsem wygodnym w użytkowaniu. Warto podkreślić tutaj płynność działania, którą telewizor zawdzięcza mocnemu procesorowi Pentonic 1000 z 6 GB RAM-u. Podczas naszych testów nie zdarzyło się, aby telewizor zamulał czy też przycinał się. Producent zaimplementował raczej wszystkie najważniejsze funkcje, których mógłby oczekiwać użytkownik. Jest nagrywanie z wbudowanych tunerów, co nie jest tak oczywiste w dzisiejszych czasach. I co ważne, jest także czujnik światła, który bardzo dobrze dobiera jasność do warunków otoczenia. Nie ma on wpływu na inne parametry obrazu, więc można go używać nawet po kalibracji. Niestety nie działa w trybie Dolby Vision, ale podobnie jest u konkurencji. Jeśli zdecydujemy się odtworzyć pliki wideo lub zdjęcia z pendrive'a, to telewizor poradzi sobie z większością najpopularniejszych formatów. Odczyta też polskie napisy, natomiast nie znaleźliśmy opcji zmiany koloru czcionki, przez co w trybie HDR mogą one oślepiać widza. Mam jednak głębokie przekonanie, że pobieranie filmów z internetu wyszło już z mody, mając do dyspozycji takie bogactwo platform streamingowych. Tu warto nadmienić, że telewizor Sony posiada komplet aplikacji niezbędnych dla polskiego odbiorcy, więc nie pozostaje nic innego, jak przydzielić ocenę 10 na 10. Jest też jedna wisienka na torcie, mianowicie platforma Bravia Core, która dostępna jest tylko na telewizorach tego producenta. Znajdziemy w niej wiele tytułów, które wyróżniać będzie najwyższa jakość. Filmy wstawione na tą platformę cechuje najniższy stopień kompresji, a więc najwyższa rozdzielczość i ilość detali, która niemalże może równać się z oryginalną płytą Ultra HD Blu-ray. Bardzo fajny ukłon w stronę nabywców telewizora Sony i entuzjastów najwyższej jakości obrazu. Ekran możemy sterować także głosowo po polsku, wydając komendy czy to do pilota, czy bezpośrednio do mikrofonu wbudowanego w telewizor. Dla osób mających wątpliwości, czy ta druga funkcja nie sprawi, że telewizor będzie nas podsłuchiwał, znalazł się też fizyczny wyłącznik mikrofonu. Dźwięk. Bravia 9 jest subiektywnie najlepiej brzmiącym telewizorem, jaki mieliśmy okazję testować w naszym laboratorium. Nawet przy bardzo wysokich głośnościach muzyka jest pełna i bogata w niskie tony. Oczywiście nie aż tak bardzo jak przy użyciu dodatkowego subwoofera czy zestawu kina domowego, ale gdyby zrobić ślepy test, to myślę, że wiele osób stwierdziłoby, że dźwięk jest z zewnętrznych kolumn, a nie z głośników wbudowanych w telewizor. Sony wspiera także wszystkie kodeki dźwięku, więc bez problemu odtworzymy ścieżki audio w telewizorze, czy też wypuścimy je do zewnętrznego sprzętu przez port EARC. Unikatową funkcją japońskiego producenta jest od lat możliwość użycia głośników wbudowanych w telewizor jako centralnej kolumny do zestawu wielokanałowego. Funkcja ta cieszy się uznaniem, ponieważ dzięki niej dialog dobiega bezpośrednio z telewizora, a więc z najbardziej neutralnego punktu dla widza. Niestety w tym roku mamy do czynienia z pewnym regresem, jeśli chodzi o tę funkcję. Starsze telewizory posiadały wejście Center Speaker In, do którego podłączaliśmy amplituner tak jak do zwykłej kolumny. Tutaj zastosowano wejście S Center Speaker In. Jedna litera, a robi dużą różnicę. Nie mamy już wejścia do wzmacniacza, tylko port mini jack, kompatybilny jedynie z niektórymi soundbarami producenta. Oczywiście w przypadku takiego sparowania efekt jest ten sam. Jednak telewizora nie da się już użyć tak uniwersalnie jak modeli poprzednich, czyli z każdym amplitunerem. Szkoda. Czas na podsumowanie. Na początku odcinka postawiłem tezę, że Sony Bravia 9 jest najlepszym telewizorem mini LED w tym roku. Myślę, że wszystkie testy, które przeprowadziliśmy, to potwierdzają. Oczywiście nie znaczy to, że jest to telewizor idealny, jednak zdecydowanie nie ma jakichś poważnych minusów, a w ważnych kategoriach, takich jak odwzorowanie barw, jasność HDR czy kontrast i czerń, wychodzi zwycięsko w konfrontacji z najwyższymi modelami Samsunga czy TCL-a. W kwestii jasności HDR może byłby słabszy niż TCL X955, jednak przez fakt, że Sony występuje tylko w 65, 75 i 85 calach, to naturalnie będzie wyborem dla innej grupy konsumentów niż wspomniany telewizor. Dużo ciekawsze pytanie to, czy jest lepszy niż topowy OLED, taki jak LG G4, Philips 909, Panasonic Z95A czy też Samsung S95D. I tutaj, jeśli szczerze bym postawił sobie to pytanie, to ja chyba nadal wybrałbym OLEDa. Jeśli jednak miałbym zdecydować się na mini LEDa, to na pewno byłby to właśnie Sony Bravia 9. Dla wielu z Was może być on jednak znacznie lepszym wyborem niż ekran z matrycą organiczną. Przede wszystkim, jeśli mamy bardzo jasny salon i oglądamy w dzień, bo żaden OLED nawet nie zbliża się do jego jasności. Może być to także atrakcyjny wybór, jeśli obawiamy się o wypalenia,
które dla matryc OLED są realnym zagrożeniem przy długotrwałym i regularnym oglądaniu kanałów informacyjnych. Jeśli nie jesteś zdecydowany, które rozwiązanie wybrać, to przypominam, że na naszej stronie wybierz.tv mamy ogromną bazę testów oraz kreator, który wybierze dla Ciebie najlepszy model, bazując na personalizowanej punktacji po wypełnieniu ankiety. Jest też tam dostępny bardziej szczegółowy pisemny test Sony Bravia 9. Godnym rozważenia jest też, czy warto w ogóle wydawać tak dużo na telewizor. TCL C855, który robił tutaj za dużo tańszą alternatywę, w bardzo wielu testach wypada tylko trochę gorzej. Ma on jednak bardzo słabe punkty, takie jak na przykład kąty widzenia, które będą w większości telewizorów z tego segmentu cenowego. Trzeba również pamiętać, że najlepsze rozwiązania zawsze są nieproporcjonalnie drogie. Jeśli budżet nie jest dla Ciebie problemem, drogi widzu, to ja z ręką na sercu mogę polecić ten zakup i przypominam, że w opisie filmu są linki ofert ze sprawdzonych źródeł. Po zakupie zapraszam oczywiście na profesjonalną kalibrację, którą można zamówić na skalibrujtv.pl, bo szkoda by było nie wykrzesać maksimum możliwości z tak dobrego telewizora. Do zobaczenia!